Złote pióro. Złote pióro. Czyli tak? Te takie diamentowe jeszcze jest. A to jest złote. Złote. I złote pióro za co? Za jakie osiągnięcie? Za wybitne osiągnięcie w nauce. Język, matematyka. Język. I tam jeszcze co było? No, język rosyjski. Rosyjski. I to jest jaki etap, jaka to... Finalistą. Finalistą wojewódzką, ogólnopolskie? Nie wiem. Grunt, że dostałeś złoty pióro. Powiedz, trudno było to, czy dużo poświęcałeś czasu na naukę, czy po prostu przychodzisz to łatwo? No tak było średnio, trzeba było trochę pouczyć. No. Tak się uczyłeś. Tak, tak. Nie jest tak łatwo. No. Rodzice są dumni? No jasne. Tak. Dumna? Bardzo dumna, bo Andrzej bardzo dużo wysiłku wkładał w naukę i także i dostał taki sukces. Czy trudno jest po prostu z młodym geniuszem? Nie. Dobrze. Po prostu trzeba więcej rozmawiać, czasu spędzać. Dużo rozmawiacie po prostu. Tak, tak. Okej, okay, no to życzę dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę. A my wam bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. W szkole odbywała się uroczystość wręczenia złotych piór i diamentowych piór. Nagroda prezydenta miasta Biała Podlaska dla najlepszych uczniów wyróżniających się w zakresie osiągnięć edukacyjnych, działalności społecznej ze wszystkich szkół w Białej Podlaskiej, ze szkół publicznych i niepublicznych. Pan prezydent poprosił nas o pomoc w organizacji tej uroczystości, więc zorganizowaliśmy, przyjęliśmy wszystkich gości. Wydaje mi się, że udało się. W tym roku mamy dwóch laureatów złotych piór. Z naszej szkoły są to uczniowie z klasy siódmej i
i z szóstej, i z siódmej klasy. Dyrektorzy i nauczyciele, cieszymy się z tego, że nasi uczniowie zostają laureatami. Bardzo nam na tym zależy. Oczywiście to jest praca ucznia, nauczyciele i szkoła pomaga uczniowi. Jeżeli uczeń chce, ma potencjał do tego, żeby się uczyć, ma motywację, wsparcie rodziców, to my jak najbardziej staramy się rozwijać te talenty uczniów, żeby mogli osiągać sukcesy. Thank you.